Wracamy do gry! Mamy ruchy! Hej, tu! Aj, blisko! Blisko! 6-3! Słuchajcie, mam ochotę trochę już odsapnąć, ale nie. Jest charakter ducha walki. Nie ma! 6-3! Blisko! Ale dobry kondycyjny. Teraz z lewej. 6-3! Ale mamy mocny mecz, kochani. A jaka kondycja mama potrzebna? Ze strzału, Butek, ze strzału zejdź! Zejdź ze strzału! No ale nie, lecz na piłkę! Dobra, do bitkę grałeś. Ognia. No kudeł. Ja się kręcę, 7-3 kudeł! Nie! Odeprzyma się grać z kudłem. Słuchajcie, to jest niemożliwe, że kudeł nas tutaj tak szatkuje, no. Kudełek, musiałeś trenować chyba, co? Od ściany, tak jak kudełek. Ale ci to dobrze idzie. 7-3, 7-3. 7-3, ognia kudeł. Proszę, Nasia. Masz 7-3. Dawaj jeszcze z kolorem się żegnamy. Słuchajcie, no Butek, my tylko mamy po jednym trafieniu tak naprawdę. Nadia 2, kudeł najwięcej. Na razie kudeł król strzelców. Kudeł 6. Uwaga. 7. Ale blisko. 6, bo ja jedę. Dawaj, Nasia, dawaj, dawaj. Nie. Ty masz też dzisiaj dzień. Już dwa trafiłaś. Graj kudełek. Trzeba jakieś 6. Dobra. Słuchajcie, ale zabawa fajna. A i blisko. Ale niesamowity meczyk. Uwaga, jedziemy. Blisko. Słuchajcie, mamy troszkę wolniej. Jest! 6-4. Nasia, dawaj, dawaj, walczymy. 7-4, przepraszam. Tak, jak kudeło nie strzela. Jaka technika? On na króciutko bardzo. Kudeło ładną technikę, my już lecimy na siłę. Już lecimy nerwowo. 7-4. Zejdźcie ze strzału, ej. No piłkę bierzemy. Dobra. 7-4, ale bokiem idziemy kudełku. Bo na czas idzie. 7-4. Uwaga. Blisko, Nasia. Ja. Blisko, uwaga. Sarki. 7-4, 7-4. Kochani, nie no, barwy ratujemy. Barwy nie mogą być na ziemi. Proszę bardzo. 7-4. 7-4. Jestem kolorem strzelców. Aj, blisko. Ale już cię gonię, bo ja już mam też dwa. Dwa ma Nasia, dwa ja. Uwaga. Nie ma. Z lewej. To jest dzisiaj kochowy dzień. Aj, 7-4. Butek wraca, Butek wraca. Słuchajcie, Butek wraca po kontuzji, także... Jest z prawej nogi. Dokładnie, a poza tym strzela z prawej nogi. On jeszcze nie do końca ma sprawną tamtą drugą. Ale Nasia, graj. 7-4. A, było czy nie? Właśnie nie wiem, czy nie wpadło teraz. Nie, nie wpadło. Nie wpadło? Ten poleciał. Widzowie, wyglądało jakby wpadło, no ale dobra. 7-4 czy 7-5 na razie nic nie zmienia. Potem na filmie to sprawdzicie, czy nie wpadło, bo wydaje mi się, że ten napis trzeba mu wpaść. Tak jest, ale blisko. Zabawa, ale zawsze z rywalizacją. Uwaga. Ja sobie uwaga. Stąd. Proszę, Pusia. Dziękuję. 7-5, 7-5. Uwaga! Nadia! Ja cię jeszcze z bliskiem rzuciłem na 7-5 albo 7-6. Tego już nikt nie wie. Dawać piątkę, moi piłkarze. Proszę państwa. Proszę bardzo. 7-5, bo tam jeszcze... Słuchajcie, ja jeszcze w trakcie gwizdka, słyszeliście, było pipi. Wpadła do siatki na koniec, czyli kudeł strzelił 6 bramek, ja strzeliłem 3, Nasia strzeliła 2, albo 3. Gutek strzelił honorową jedną. Dobra, gratulujemy serdecznie. Gdyby nie moja jedna, to by był remis. Tak, dokładnie, to jest decydująca Gutka brama, no ale kudeł dzisiaj, kochani, był tutaj bez... Proszę, jeszcze raz będziesz chciał, mój król strzelców, ale my za 5 minut zaczynamy już prawdziwy mecz, kochani. Na Kilii Skłodowskiej w Lubinie za moment na stadion sędzia wyprowadzi dwie jedenastki oraz osiemnastki meczowe, czyli ławki rezerwowych trenerów i pierwszy gwizdek rozpocznie zabawę. Myśmy, kochani, popracowali. No, według naszej wróżby to Legia Zwycięsko dzisiaj wyjdzie z tego pojedynku. Natomiast muszę wam powiedzieć, że po cichu jednak wierzę, że nasze chłopaki dadzą radę. Także, tak, Misiu. Czekaj, jeszcze tylko... Ale chodź, chciałem ci podziękować. Ale chodź, chciałem ci tylko podziękować za wspaniałą postawę, za bardzo dobry odcinek. Także tak? Nie ma papy w jedenastce? Słuchajcie, Polacek, Teodorowski, Zboziń, Dąbrowski, Ciotra, z tyłu, Kubicki, w środku, Woźniak, Starzyński, Rakowski, Janoszka, Piątek. Czyli Piątek będzie strzelał dzisiaj. A jest na rezerwie? Nie ma. Nie ma. Kochani, Sopków na rezerwie. Kolejny nasz przyjaciel z Zagłębia, młody Wilczek. Sopków jest z Bolesławca, kochani. To 18-latek, może 19 chyba. Trzymaj, Łukasz na rezerwie, Łukasz Świątek. Słuchajcie, w każdym bądź razie szybka na rezerwę z takim bilansem bramkowym, kochani, to duży błąd. Adrian, błąd jest w ogóle? Nie ma.
no to też duży błąd. Nie, nie, broń Boże, nie krytykujemy decyzji, kochani. To trener najbardziej czuje puls drużyny. Ale Gia, jak wygląda? Słuchajcie, ja jeszcze ten moment wam pokażę może z kamery, składy na żywo. Zobaczcie jeszcze w ramach tego odcinka. Guteczku, daj składy, cofnij do tyłu troszkę. Cofnij do tyłu, zobaczcie kochani, takimi składami zagramy dzisiejszy mecz. No, pomalutku zapełnia się nasza lubińska arena. Słuchajcie, no pogoda nie służy dzisiaj, zobaczcie, tam naprawdę jest mokro, jest brzydko, jest nieprzyjemnie, kochani. Poza tym patrzcie, Zagłębie, tak jak mówiłem, Polaczek, Teodorowski, Zboziń, Dąbrowski, Czotra, Kubicki, Woźniak, Starzyński, Rakowski, Janoszka, Piątek na ławce, Forenc, Janus. Słuchajcie, Janus drugą młodość przeżywa, Sobków to nasz przyjaciel z Bolesławca, wychowanek BKS-u, potem Miedź Legnica. No, chodzi o to, że już nie jest najmłodszy, a teraz jest naprawdę w gazie, tak? Tak, tak, Myszko? A czemu nie ma... Papy, nie ma papy. Nie papy. A kogo? A Filipa, Filipa Jagiełło. Słuchajcie, to pytanie do... Carlos na ławce, kochani, no to liczymy na jego wejście. Słuchajcie, no pytanie to do trenera, nie do nas. Pójdź dalej teraz, jak Legia wygląda. Bo, no kochani, tak jak mówię, trener najbardziej czuje drużynę, on jest przy niej, on tam ma rękę na pulsie, także on wie, w jakiej kondycji są chłopaki w danym momencie, bo pamiętajcie, że tutaj chodzi o trafienie w dyspozycję dnia. Nie o to, kto jest jak dobry, tylko jak dzisiaj jest dobry. Jędrzejczak, Lewczuk, Pazdan. Słuchajcie, Pazdan to jest mój idol. Powiem wam, że facet jest... powiem ci, gdyby Pazdan... Guilherme, Piowicz, Kucharczyk. Słuchajcie, o Pazdanie dwa słowa. Facet wszedł do Legii wysoko. No Nikolicz będzie nas kalał, kochani, na przodzie. Z Kucharczykiem, myślę, będą dużo grać. Słuchajcie, no Hamalainen, Kacper, no obecnie na ustach wielu poznaniaków i całej Polski. No ale kochani, tak jest skonstruowana piła, ja to rozumiem, są tradycje, są różne historie. Nie chcę się wypowiadać ani za, ani przeciw, jak wiecie, mam swoje zdanie, ale nie będziemy go wypowiadać, dlatego że szanujemy jednych, drugich, kochamy Legię, kochamy Lecha. Czotra kapitan. Słuchajcie, a papa za kartki siedzi, a Blasko kontuzję. Blasko długo będzie miał kontuzję, bo miał coś robione na biodrze, także... Słuchajcie, muszę... jeszcze chciałbym dopowiedzieć jedną rzecz. No szkoda, że tam nas nie ma. Zaraz zobaczymy, czy kogoś ze znajomych wypatrzymy. Tak, już widzę kolegę, witaj. No, to nie znasz, z Bolesławca chłopak. Oj, patrzcie, jak się zrobiło pomarańczowo z tyłu na naszym przodku. Legia też w sporej sile. Widzę, że chłopaki dopiero się instalują na trybunie. W każdym razie, no co chciałem jeszcze powiedzieć. Pazdan dla mnie, słuchajcie, niesamowita postać, dlatego że wszedł w drużynę nieprawdopodobnie. Jakbym mógł go porównać do zawodnika z FIFA, to taki nasz Pepe albo Silva, no taki solidny, tak, bardzo solidny chłopak. Myślę, że dzisiaj uda się go przełamać. Nasz król strzelców chce coś powiedzieć, to przerywamy, tak, Kudełku? Już strzelamy, słuchaj, teraz śpiewamy. W moim sercu Zagłębie, i na dobre, i na złe. Czy wygrywasz, czy nie? Ja i tak kocham cię. Janoszka. I na dobre. Słuchajcie, Gutek w swojej karierze piłkarskiej 3 razy wyprowadzał zawodników na tym stadionie w eskorcie. Mieliśmy przyjemność z Ruchem Chorzów, tak? Z kim jeszcze, Gutku? Z Koroną? Nie, z Ruchem Chorzów. Z kim wyprowadzałeś jeszcze, przypomnij sobie? Jedna dziewczynka została. Z Miedzią Legnica chyba. Pamiętasz kogo? Przybeckiego, Jerza i Janoszkę. Nie, Janoszkę. Przybeckiego. W każdym bądź razie 3 razy byliśmy w eskorcie, kochani. Słuchajcie, Pazdan, patrzcie. To jest ciekawostka. Pazdan z opaską kapitana. Chłopak jest sezon w Legii. No, na potwierdzenie moich słów, to naprawdę mocny chłopak. Dostali piękny proporczyk, jedni, drudzy. Super. No nic, niech się zaczyna, niech się dzieje. Natomiast wy jeszcze, Szabełki, jak macie ochotę, możecie pocykać sobie w oponkę. Natomiast ja już wracam do meczu. Także widzowie, jeszcze raz dziękujemy pięknie za odcinek. Fajnie, że byliście z nami. To nasza krótka... Tak, Kudełku? Nie chcę robić z tobą pojedynek na czas. Ze mną pojedynek na czas? Słuchaj, Kudełku, to spróbuj, zobacz, zobaczymy, czy jeszcze raz ci się uda już na spokojnie, bez czasu. Chodź, zobacz. Zobaczymy, czy ci się uda jeszcze raz trafić, bo ja coś nie wierzę, że to był przypadek. 6 bramek nam wcisnęłeś, Kudełek. Słuchajcie, zobaczcie na jego technikę strzału. Ja się teraz tylko na nim skupię, dlatego że on wygrał, bo myśmy wszyscy strzelali na siłę, a on naprawdę mierzył. No. Ja chcę grać na czas. Dobrze, zaraz będziemy grać na czas, Kudełku. Wiesz, tylko czekaj, tatuś kamerkę położy. No, oddaj jeszcze strzał.
myśmy wszyscy walili, kochani, na siłę, a kudełek właśnie tak, tak takie, te piły były takie mierzone, kochani. Natomiast, no jakby nie było, wstydu, wstydu szabełkom. Tak, Misiu? Tak? Cztery z ostatnich meczów Zagłębia u siebie padło 14 bramek. 3,5 na mecz. Także kochani, za momencik już jak mówię, rozłączam kamerkę, idę, uciekam aktywnie kibicować. Trzymajcie za nas kciuki. Kiedy ten film będzie emitowany, to już pewnie wynik meczu będzie znany. Natomiast... Ale kudełeczku, ale to my jeszcze zagramy tylko po meczu, dobrze? Teraz tatuś chce bardzo oglądać meczy, dlatego że gra jego ukochane Zagłębie, także kochani, kudełkowi Marutka się włącza. Tak? Tak? Z Legią najwięcej meczów bez zwycięstwa w Ekstraklasie, 43-51. Jak, jak? Patrz. Z Legią najwięcej meczów bez zwycięstwa w Ekstraklasie, 43 mecze przegraliśmy, a 51 wygraliśmy. No czyli wszystkie statystyki są, kochani, za Legią. Ja tylko przypomnę, że Zagłębie, kiedy zostawało mistrzem Polski w 2008 roku, Guciu, szóstym, przepraszam, ty się wtedy rodziłeś, to wtedy strzelał... 9 meczów z rzędu... Ale słyszysz, co tato mówi, Gutek? Nikolić, 9 meczów z rzędu z nimi. Co najmniej jeden strzelony gol. Przez 9 meczów z rzędu jeden gol. Słuchajcie, Nikolicza chcą w ogóle wciągnąć za pieniądze gdzieś tam na wschód do Chin. No tam jest duża kasa, także zawsze jest dylemat, czy rozwijać się z lepszymi, czy iść za pieniędzmi. Jedna porażka w ostatnich 16. Guteczku, czy ty wiesz, że my kiedy zdobywaliśmy w 2006 roku mistrza Polski, to właśnie na Legii Warszawa u nich na wyjazdowym meczu Stasiak strzelał decydującego gola i po zwycięstwie nad Legią przypieczętowaliśmy mistrza Polski za sezon 2006. Ty się wtedy nam rodziłeś. Także uwaga, pierwszy gwizdek i ten gwizdek jakby zakończy nasz odcinek. Uwaga. No, czekamy na gwizdek. Jeszcze raz wam dziękuję za udział w naszym filmiku, za to, że byliście z nami, za to, że zbliżamy się do 40 tysięcy. Niesamowicie. Czekamy na propozycje, kochani, co byście chcieli na specjal, żebyśmy uczcili to wspólnie. No. Poszedł gwizdek. Powodzenia. Trzymajcie się. Szabełki, jeszcze raz dziękuję. Gratuluję, Kudełku, jeszcze raz, Kuba Strzelców. Na razie, ciach. Do widzenia. Kudełek chce dalej jeszcze strzelać, słuchajcie. To jest niesamowite. Za moment będziesz ze mną. Do zobaczenia.